Witam Państwa na wykładzie popularnym, który tym razem ma nietypową formę. Nie możemy się spotkać w sali wykładowej w Instytucie Astronomicznym na żywo ze względu na trudny czas w Polsce i na świecie, który teraz mamy. Ale aby utrzymać ciągłość naszych wykładów popularnych, postanowiliśmy Państwu przynajmniej nagrać ten wykład i udostępnić online. Ja chciałbym Państwu opowiedzieć o dwóch niezwykłych obiektach, które mogliśmy ostatnio obserwować na niebie. Szczególnie chciałbym się skupić na pierwszym z nich. Właściwie im dłużej czytałem o tym obiekcie, tym większego nabierałem przekonania, że w pełni zasłużył na swoją dziwną nazwę. Jednak chciałbym zacząć od naszego planetarnego podwórka, od Układu Słonecznego. To jest zdjęcie. To jest piękne zdjęcie, na którym widać sporą część Układu Słonecznego. Widać na nim wszystkie planety wewnętrzne. Mamy Merkurego, mamy Wenus, Marsa i mamy Ziemię, z której zostało wykonane to zdjęcie. Mamy widoczny Księżyc i mamy widoczne Słońce, właściwie to jego koronę. Ale oprócz tego mamy nawet widoczną jedną z planet zewnętrznych, czyli Saturna. A więc są to wszystkim dobrze znane elementy Układu Słonecznego, ale oprócz nich w Układzie Słonecznym mamy również takie obiekty fascynujące, jak planety karłowate, asteroidy czy komety. Natomiast jak wygląda sam model Układu Słonecznego, który obecnie przyjmujemy? No więc jesteśmy w pełni przekonani, że w centrum Układu Słonecznego są cztery planety wewnętrzne, skaliste. Następnie mamy pas planetoid, czy też asteroid. I w dalszej odległości od Słońca mamy cztery zewnętrzne planety, gazowe olbrzymy. Następnie pas Kuipera. I tą najodleglejszą strukturą otaczającą Słońce jest obłok Oorta, w którym są zgromadzone jądra kometarne. Obłok Oorta jest strukturą rozległą. Jego promień może sięgać nawet 3 lat świetlnych, czy nawet przekraczać tę odległość. Ale jest to struktura dynamiczna. Ona się zmienia w zależności od tego, w którym miejscu galaktyki Słońce się znajduje, czy znajduje się w pobliżu jakichś innych gwiazd, w takim bliższym sąsiedztwie, ponieważ Słońce i inne gwiazdy krążą wokół centrum galaktyki. I o ile same gwiazdy się nie zderzą ze sobą, ponieważ są to jednak za duże odległości, to już ich obłoki, które takie typu obłok Oorta, mogą się przenikać. Ale wróćmy na Ziemię, do obserwatorium Haleakala na Wyspach Hawajskich, na Hawajach. A konkretnie na jednej z wysp, czyli na Maui. Tam funkcjonuje projekt obserwacyjny, który się nazywa PanSTARRS i zadaniem tego projektu jest conocne przeczesywanie nieba w poszukiwaniu nowych, drobnych ciał Układu Słonecznego, których wcześniej nie znaliśmy. Jest to ważna funkcja, ponieważ pozwala między innymi zidentyfikować obiekty, które mogłyby zagrozić Ziemi. I tam 19 października 2017 roku kanadyjski fizyk i astronom Robert Weyrich wykonywał obserwacje. I na jednym ze zdjęć zarejestrował coś, co odpowiada obiektowi poruszającemu się na niebie. To jest ta ciemna, słabo widoczna kreska, widoczna na zdjęciu po lewej stronie, zaznaczona czerwonym kółkiem. Ta kreska oznacza, że mamy do czynienia z poruszającym się obiektem. Pan Robert Weyrich sprawdził w bazie danych, czy obiekt ten jest znany. Okazało się, że znany nie jest. No więc odkrył nową asteroidę, wcześniej nieznaną. Świetnie. Ale kiedy dokonano większej ilości obserwacji, okazało się, że ten obiekt ma orbitę hiperboliczną, co jest rzeczą bardzo nietypową dla asteroid. Jeżeli
jakieś obiekty w Układzie Słonecznym mają orbity hiperboliczne, to właściwie ze znanych obiektów są to raczej jądra kometarne, które zostały wybite ze swojej oryginalnej orbity w obłoku Oorta i w wyniku tego wybicia zostały skierowane do centrum Układu Słonecznego. One wtedy czasem osiągają orbity hiperboliczne, czyli po minięciu Słońca już mogą odlecieć w przestrzeń kosmiczną. Może przypomnę w ogóle, czym jest hiperbola, czyli ta orbita, o której mówimy. Jest to jedna z krzywych stożkowych. Krzywymi stożkowymi są na przykład okrąg, elipsa, jest parabola i właśnie omawiana hiperbola. Jest pewien parametr, który opisuje to, z którą z krzywych mamy do czynienia, więc jest to parametr E, czyli tak zwana ekscentryczność. Jeżeli E jest równe 0, to mamy do czynienia z okręgiem. Jeżeli E jest ułamkiem między 0 a 1, to mamy do czynienia z elipsą, czyli na przykład z takimi orbitami, po jakich krążą planety czy asteroidy. Jeżeli E jest równe 1, to mamy już otwartą krzywą, czyli parabolę. Jeżeli E jest większe od 1, to mamy do czynienia z hiperbolą. A więc jest to kometa. Taki kolejny logiczny wniosek wyciągnięto. No więc zaczęto obserwować, wykonywać więcej obserwacji tego obiektu. Szybko się wielu astronomów zainteresowało tym obiektem. I tak między innymi zainteresował się tym zespół prowadzony przez polskich astronomów, przez Drachusa i innych. I oni już około 7 dni po odkryciu tego obiektu uzyskali czas obserwacyjny na dużym teleskopie Gemini North o średnicy lustra 8 metrów. I uzyskali to zdjęcie, które widzimy tutaj po prawej stronie. Widać na nim jasny punkt i kilka ciemnych, które są efektem instrumentalnym. To nie są prawdziwe punkty, natomiast jak najbardziej prawdziwy jest ten jasny w samym centrum. To jest właśnie ten nowo odkryty obiekt, który później zyskał nazwę Oumuamua. Co widać na tym zdjęciu? No więc widać, że absolutnie nie ma żadnej aktywności kometarnej, czyli nie ma komy, nie jest to w ogóle rozmyty obiekt, jest to obiekt ostry, jak typowa gwiazda, nie ma ogona, no więc no nie jest to kometa. Przeprowadzono dodatkowe obserwacje, skierowano w stronę Oumuamua między innymi teleskop Spitzera podczerwony, jest to teleskop kosmiczny, umieszczony w przestrzeni kosmicznej. I znowu, okazało się, że nie ma kompletnie żadnego promieniowania w podczerwieni. A to już jest zupełnie nietypowe dla komet, ponieważ gaz i pył, który opuszcza kometę, powinien być możliwy do zarejestrowania w podczerwieni. No i co więcej, okazało się, że ta orbita jest bardzo hiperboliczna, jest rekordowo hiperboliczna w stosunku do wszystkich obiektów, które dotąd obserwowano w Układzie Słonecznym. Okazało się, że E jest równe 1,2. No więc wnioski nasunęły się same i są to wnioski bardzo ciekawe. Okazuje się, że mamy do czynienia najprawdopodobniej z asteroidą spoza Układu Słonecznego, która nas odwiedziła jednorazowo. Po wyznaczeniu dokładniejszej orbity okazało się, że odkryliśmy go 40 dni po przejściu przez peryhelium, czyli przez punkt najbliższy Słońcu. Ten punkt osiągnęła Oumuamua 9 września 2017 roku. Zbliżyła się ona do planet Układu Wewnętrznego, przecięła płaszczyznę orbit tych planet i wyleciała z powrotem w przestrzeń kosmiczną. W tej chwili opuszcza Układ Słoneczny. Uzyskała nazwę taką, jaką tutaj widać w tym czerwonym owalu, czyli 1i2 łamane przez 2017 U1. Co to znaczy? To znaczy, że dla tego obiektu utworzono nowy typ obiektów, interstellar. I to 1i oznacza pierwszy obiekt typu interstellar. Natomiast 2017 U1 oznacza już, to już jest opis
momentu odkrycia tego obiektu. Postanowiono otworzyć konkurs na nazwę dla tego obiektu i wygrała nazwa Oumuamua, która w języku rdzennej ludności Hawajów znaczy mniej więcej pierwszy posłaniec. I tak jak wspominałem, już nieco tydzień po jej odkryciu nasz, tutaj jest polski akcent, nasi polscy naukowcy przedsięwzięli obserwacje i uzyskali tak zwaną krzywą blasku tego obiektu z jednego z największych teleskopów na świecie, czyli z teleskopu Gemini North. Po prawej stronie widzimy tutaj tą krzywą blasku. Czym jest krzywa blasku? To są zmiany jasności danego obiektu w czasie. I tutaj mamy obserwacje wykonane podczas dwóch nocy, 27 października i 28 października. I one są tak złożone, że tworzą nam tutaj krzywą fazową. To jest nic innego jak próba jak najpełniejszego przedstawienia pełnego cyklu zmian jasności tego obiektu. I co widzimy? Pierwsza rzecz, która się rzuciła naukowcom w oczy, to jest to, że jest niezwykle duży zakres zmian jasności. I tutaj znowu to jest rekordowy zakres zmian jasności, większy niż jakikolwiek, niż dla jakiegokolwiek innego ciała obserwowanego w Układzie Słonecznym. Jest to 2,6 magnitudo. Skala magnitudo to jest skala używana w astronomii. No tak, żeby jakościowo opisać Państwu, co to znaczy, to w tej skali Słońce ma minus 26, Księżyc w pełni ma około minus 12 magnitudo, natomiast jasne gwiazdy na niebie mają 0 lub 1 mniej więcej. Najsłabsze gwiazdy widoczne dla ludzkiego oka na niebie mają 6 magnitudo. Czyli to jest taka odwrotna skala. Im mniejsza wartość w tej skali, tym jasność większa. Okres rotacji z tych danych wyznaczono na 7,56 godziny. Następny wniosek, jaki się nasuwa, kiedy astronomowie zobaczyli tą krzywą blasku, to jest to, że mamy do czynienia z czymś rozciągłym, z czymś o dosyć nietypowym kształcie, rozciągłym bądź spłaszczonym. I pojawiły się prace, naukowcy opublikowali prace, w których starano się wymodelować kształt tego obiektu właśnie na podstawie krzywych blasków, które otrzymywali astronomowie w obserwacjach. I tak w 2019 roku Maszczenko znalazł dwa najlepiej opisujące tą krzywą blasku modele. Pierwszy z nich to dysk o spłaszczeniu w stosunku 1 do 6. Drugi to coś na kształt cygara o spłaszczeniu 1 do 8. Więc tak, mamy ciało spłaszczone, które przybyło do nas spoza Układu Słonecznego. Oczywiście znamy przykłady takich rzeczy z telewizji, zarówno spłaszczonych dysków, jak i cygar. No ale sprawa okazała się nie taka oczywista. Kolejny wniosek, jaki wyciągnięto na podstawie tych obserwacji, to to, że ten efekt krzywej blasku, którą tutaj obserwujemy, to dobrze opisuje zjawisko koziołkowania. To znaczy zauważono, różne grupy astronomów robiły obserwacje Oumuamua i każda z tych grup wyznaczała troszkę inny okres rotacji, co było dosyć dziwne. Ponieważ jeżeli jest jedna oś rotacji, to powinniśmy mieć jeden okres rotacji. No więc tutaj nie mamy wyróżnionej osi rotacji, co, tak jak wspomniałem wcześniej, oznacza, że nasz obiekt koziołkuje. Coś takiego dzieje się, kiedy na przykład dochodzi do jakiegoś gwałtownego zdarzenia, jak na przykład zderzenie się tego obiektu z innym obiektem. Oszacowano również minimalny czas tłumienia koziołkowania takiego obiektu, no więc i uzyskano okres 1 miliarda lat. Co to znaczy? To znaczy, że Oumuamua koziołkuje no, najdłużej 1 miliard lat. Nie dłużej. Czy
Kształt taki byłby rzeczywiście czymś dziwnym, zupełnie dziwnym w Układzie Słonecznym. No, znamy w Układzie Słonecznym przykłady dziwnych obiektów o dziwnych kształtach. Jak na przykład widoczny tutaj po prawej stronie na animacji Księżyc Saturna Pan. Te zdjęcia zostały wykonane przez sondę Cassini w 2017 roku. Księżyc ten jest niewielkim obiektem o rozmiarach 35 na 23 km, dosyć mały jak na Księżyc, ale kształt ma, przyznają Państwo, niezwykły. Coś, co przypomina jakiś kosmiczny pieróg. Nie jest to jedyne dziwnie wyglądające ciało, które odkryto w Układzie Słonecznym. Słynna misja New Horizons, to jest sonda kosmiczna, której celem przede wszystkim było sfotografowanie Plutona z niesamowitą jakością. Ona uzyskała dodatkowy obiekt docelowy po tym, jak już przeleciała koło Plutona i wykonała zdjęcia. Została skierowana do jednego z obiektów Kuipera, obiektu zwanego Ultima Thule. Kiedy doleciała do tego obiektu i wykonała zdjęcia, okazało się, że jest to obiekt, który też bardzo dziwnie wygląda. Tak jakby były połączone ze sobą dwie kule o różnych rozmiarach. Obecnie obiekt ten nazwany został oficjalnie Arokot. Co więcej, kiedy zebrano wszystkie zdjęcia Ultimi Thule z New Horizons i je przeanalizowano, to wywnioskowano, że to nie są tak naprawdę dwie kule, ale coś na kształt dwóch połączonych ze sobą, powiedzmy, racuchów, coś w tym stylu. No, sonda kosmiczna przelatywała w pewnej odległości od Ultimy Thule, więc przeleciała raz, nie krążyła wokół niej i poleciała dalej w przestrzeń kosmiczną. Ale udało się uzyskać jednak wiele zdjęć pod pewnymi kątami i uzyskano taki efekt, jak widać po prawej stronie. Czyli można było coś więcej powiedzieć o trójwymiarowym kształcie Ultimy Thule. Więc, no cóż, nietypowe. Zbierzmy więc te kilka faktów, które dotąd udało się ustalić. Interesująca była ewolucja klasyfikacji Oumuamua. Najpierw sklasyfikowano ją jak typową kometę, czyli tutaj mamy C2017U1 Pan-STARRS. Następnie po tym, jak odkryto, że kompletnie nie ma żadnej aktywności kometarnej, sklasyfikowano ją jako asteroidę, czyli zmieniono na A2017U1. I w końcu, kiedy okazało się, jaką naturę ma ten obiekt, odkryto te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, zmieniono klasyfikację na I1-2017U1. Najmniejszą odległość, jaką Oumuamua uzyskała od Słońca, to było około 0,25 jednostki astronomicznej, czyli 1/4 odległości Ziemi od Słońca. Natomiast najbliżej Ziemi znalazła się 14 października i było to 16 setnych jednostki astronomicznej. Czy jest to dużo? Jest to raczej dużo. 24 miliony kilometrów. Dla porównania, średnia odległość Księżyca od Ziemi to 380 tysięcy kilometrów, więc 24 miliony to jest wielokrotnie dalej niż odległość Ziemi Księżyc. Z obserwacji fotometrycznych wywnioskowało, że Oumuamua ma kolor brunatno-czerwony, podobnie jak odległe obiekty pasa Kuipera, jak Ultima Thule. Tu, nawiasem mówiąc, Ultima Thule to jest najodleglejszy obiekt Układu Słonecznego, który się udało w takiej jakości sfotografować. Co to znaczy, że ten obiekt ma brunatno-czerwony kolor? Astronomowie wnioskują, że prawdopodobnie jest pokryty jakimiś związkami organicznymi lub czymś, co ma domieszkę żelaza. Rozmiary. Szacowane rozmiary to około 100 do 1000 metrów długości, natomiast szerokości od 35 do około 170 metrów. Przy czym najlepszy model według Maszczenko z 2019 roku, z tej pracy opublikowanej w 2019 roku, no, został wyznaczony na dysk o takich rozmiarach, jak tutaj prezentuję.
Natomiast interesującą kwestią jest masa i gęstość. Okazało się, że nie jest to taka oczywista sprawa, o czym za chwilę powiem. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką starano się ustalić, było pochodzenie Oumuamua. Więc sprawdzono trajektorię. Znamy sąsiedztwo Słońca, wiemy, jakie gwiazdy są w pobliżu i postanowiono ustalić, czy kierunek poruszania się Oumuamua zgadza się z którąś z tych pobliskich gwiazd. Mamaszek w 2017 roku opublikował pracę, w której opisuje badania. Stara się znaleźć ewentualny dom Oumuamua. Bada galaktyczną kinematykę Oumuamua. I co znajduje? Po prawej stronie mamy dwa diagramy, na których okręgami małymi oznaczono najbliższe sąsiednie gwiazdy, których kinematyka jest podobna do kinematyki Oumuamua w dysku galaktycznym, ale żeby ta kinematyka była zgodna idealnie z którąś z tych gwiazd, na obu diagramach, na górnym i na dolnym, na których są pokazane trzy współrzędne, W, U i V, galaktyczne, związane z dynamiką, na obu diagramach trójkąt, który oznacza Oumuamua, musiałby się znaleźć w tym samym miejscu, co jedno z kółek oznaczających gwiazdy. Czyli na pierwszym diagramie Oumuamua jest dosyć blisko gwiazdy Ross 154, ale na drugim diagramie, na tym dolnym, Ross 154 jest już dużo wyżej nad Oumuamua. No więc jaki wniosek wyciągnięto? Wyciągnięto taki wniosek, że być może Oumuamua jest swobodnym obiektem międzygwiazdowym. Nie pochodzi od żadnej z tych gwiazd, tylko porusza się bezpańsko w przestrzeni galaktycznej. Jakby tych niezwykłości związanych z Oumuamua było mało, to okazało się, że Oumuamua ma jeszcze jedną dziwną cechę. Micheli i inni w 2018 roku opublikowali pracę w Nature, w której przedstawiają wyniki swoich badań. I wynika z nich, że Oumuamua nie spowalnia ruchu zgodnie z przewidywaniami ruchu bez efektów niegrawitacyjnych. Co to znaczy? To znaczy, że Oumuamua ma dodatkowe przyspieszenie. Ok, jakbyśmy chcieli komuś prosto opowiedzieć kilka faktów o Oumuamua. To znaczy, mamy obiekt, który przylatuje spoza Układu Słonecznego, obcy, zupełnie dla nas. Jest kształtu dysku bądź cygara i mało tego, teraz odlatuje w kosmos i przyspiesza. Czy potrzeba nam więcej dowodów? No więc okazało się, że taką sytuację da się wyjaśnić z pominięciem hipotezy o UFO. Ja jeszcze pokażę tutaj animację, na której widać, w jaki sposób astronomowie zaobserwowali. Co takiego, na jakiej podstawie astronomowie wyciągnęli wniosek, że Oumuamua przyspiesza? Otóż jej pozycja na niebie nie zgadza się z tą pozycją, która była przewidywana. Obserwowana trajektoria i przewidywana są inne, różnią się. Jakie są hipotezy, które mogłyby tłumaczyć to dodatkowe przyspieszenie? No więc pierwsza hipoteza, która od razu się pojawiła na horyzoncie, to jest to, że po stronie odsłonecznej Oumuamua, ona jak pamiętamy koziołkuje, ale po tej stronie odsłonecznej mogłyby się pojawiać jakieś źródła emisji gazu sublimującego, ponieważ Oumuamua znalazła się nagle blisko gwiazdy, i Słońca, rozgrzała się i być może jednak są tam jakieś gazy, które mogłyby troszkę się uwalniać i powodować odrzut od strony Słońca, czyli one by przyspieszały Oumuamua w takim wypadku. No więc jest to hipoteza, która ładnie to wyjaśnia, to przyspieszenie dodatkowe, ale ma bardzo poważne wady.
Przede wszystkim no, dwa argumenty, które mocno przeszkadzają tej hipotezie. Pierwszy to jest to, że oczywiście, jak wspominałem wcześniej, nie zauważono żadnej aktywności kometopodobnej przy Oumuamua, przy tym obiekcie. No, ani nawet w podczerwieni. A jeżeli coś sublimuje, nawet takie niewielkie ilości, to powinny być zauważone. Druga rzecz, pojawiła się praca, w której udowodniono, że jeżeli na takim obiekcie jak Oumuamua o takim kształcie pojawiłyby się takie źródła emisji, to Oumuamua bardzo szybko by zwiększyła rotację. Bardzo szybko by zwiększyła rotację i prawdopodobnie do tej pory już by się rozpadła. Także to byłby efekt zauważalny, mierzalny i no, prawdopodobnie już w tej chwili Oumuamua by nie było, albo by się rozpadła i obserwowalibyśmy wiele jej części. No więc hipoteza ma bardzo słabe strony. W 2018 roku pojawiła się publikacja, w której autorzy udowadniają, że Oumuamua mogłaby przyspieszać w taki sposób, jaki jest obserwowane, gdyby była żaglem. Mówi się w Układzie Słonecznym o żaglach słonecznych, ale byłby to jakiś żagiel gwiazdowy, obojętnie wokół której gwiazdy by się znalazł, to by działało przyspieszenie. Cóż to są te żagle gwiazdowe? No więc są prace, w których przewiduje się, że można zbudować statek kosmiczny, który miałby taki potężny żagiel, który odbijałby promieniowanie słoneczne. No fotony mają swój pęd, więc mogłyby na ten żagiel wywierać ciśnienie i delikatnie popychać ten żagiel. Jeżeli to ciśnienie byłoby stale wywierane, to małe przyspieszenie jednak sprawiałoby, że obiekt poruszałby się coraz szybciej i zostałby rozpędzony. I to tak naprawdę, wbrew pozorom, mamy do czynienia z jakimiś po prostu z fotonami, ale jednak można by taki obiekt rozpędzić dosyć szybko do istotnej prędkości. Do tak istotnej prędkości, że przewiduje się teoretycznie, że gdybyśmy zbudowali żagiel o rozpiętości 800 metrów i przyczepili do niego statek o wadze 2 ton, to mógłby dotrzeć do Marsa nawet w czasie poniżej 6 miesięcy, co jest bardzo obiecującą możliwością techniczną podróży na Marsa i tanią, ponieważ tutaj nie musimy zabierać dodatkowego paliwa. Ale jeżeli Oumuamua miałaby być żaglem, to ciężko mi sobie wyobrazić, jak żagiel mógłby w sposób naturalny powstać. Czyli obcy? No cóż, niekoniecznie. Ale żeby wyjaśnić, jaka inna opcja wchodzi w grę, to trzeba przypomnieć sobie, jak powstają układy planetarne. Otóż, no, jak wiemy, układy planetarne powstają wokół gwiazd, natomiast same gwiazdy powstają na skutek zapadnięcia się obłoku międzygwiazdowego i z reszty tego obłoku, która nie zapadła się, tworząc gwiazdę, powstają wokół tej gwiazdy planety, tak zwane planetozymale. I w najbliższym sąsiedztwie nowo powstającej gwiazdy całe otoczenie jest bardzo dynamiczne. Powstają tam planety, powstają wokół tych planet księżyce, jest dużo zderzeń. W samym Układzie Słonecznym też mieliśmy okres intensywnego bombardowania, tak zwane wielkie bombardowanie. Natomiast na krańcach układów planetarnych, takich powstających, sytuacja już nie jest aż tak dynamiczna. Tam cząstki obłoku gwiazdowego, który się zapada, poruszają się z dużo mniejszymi prędkościami. Oczywiście takich protoplanetarnych obłoków obserwujemy dosyć sporo. To są zdjęcia wykonane kosmicznym teleskopem Hubble'a. No i co może powstawać na krańcach takich obłoków? No, okazuje się, że wiele osób, wielu naukowców postuluje, że na krańcach obłoków protoplanetarnych
zderzenia, ruchy cząstek dynamiczne powinny być tak małe, że one mogą się łączyć bardzo delikatnie, na skutek bardzo delikatnych połączeń, tworząc tak zwane struktury fraktalne. Może się to rozrosnąć do dosyć sporych rozmiarów. Przewiduje się różne scenariusze, na przykład, no bo jak dotąd nie zaobserwowano takich obiektów w przestrzeni kosmicznej i nie obserwowano tworzenia się takich obiektów. Więc naukowcy starają się przewidzieć, jak mogłyby wyglądać. Czy łączą się na przykład poszczególne cząsteczki, tworząc jedną grupę, czy też może najpierw tworzą się małe grupy, które następnie jeszcze szczepiają większe grupy. To są kwestie nadal rozstrzygane. No więc, czy w ogóle znamy takie formacje w naturze? No bo wydają się one dosyć egzotyczne. Znamy. Na przykład takimi strukturami fraktalnymi są płatki śniegu. One mogą przyjmować bardzo różne kształty w zależności od warunków w atmosferze, w jakich powstają. No więc czym jest Oumuamua? Czy ona jest wielkim pyłowym płatkiem śniegu? Czymś podobnym? Więc Flekej i inni w 2019 roku opublikowali pracę, w której stwierdzili, że gdyby Oumuamua była obiektem fraktalnym o gęstości, uwaga, 0,01 kilograma na metr sześcienny, to mogłaby przyspieszać, oddalając się od Układu Słonecznego, tak jak w tej chwili, w taki sposób, w jaki to obserwujemy. I działoby się to na skutek właśnie ciśnienia promieniowania Słońca. Gdyby Oumuamua miała taką niską gęstość i takie rozmiary, jakie są dla niej szacowane. 0,01 kilograma na metr sześcienny. Jaka to jest gęstość? Możemy sobie to przyrównać do rzeczy, które znamy, które nam są bliżej znane, jak na przykład gęstość styropianu w budownictwie. Najmniejsza, jaką się stosuje, to 10 kg na metr sześcienny. Gęstość atmosfery Ziemi na poziomie morza jest równa około 1,5 kg na metr sześcienny. Atmosfera natomiast osiąga gęstość podobną jak ta szacowana dla Oumuamua dopiero na wysokości 30 km. Przyznacie Państwo, obiekt musiałby to być obiekt dosyć niezwykły. Sam Flekej przyrównywał Oumuamua i strukturę do czegoś podobnego do kokonu pajęczyny. Ja tutaj jeszcze przyrównuję to do czegoś, co mogłoby nam się lepiej, łatwiej skojarzyć z czymś, co znamy z codzienności, jak na przykład wata cukrowa. Wata cukrowa ma gęstość zbliżoną do właśnie szacowanej dla Oumuamua, jest to 18 tysięcznych kilograma na metr sześcienny, czy około 0,02 kilograma na metr sześcienny. Czyli no, jak jest z watą cukrową? Mamy coś, co ma dużą objętość, ale bardzo niewielką wagę. Więc ten obiekt fraktalny, taki jak Oumuamua, mogłaby wyglądać jakoś podobnie. Czyli mamy coś ze sporą objętością, ale z niewielką ilością materii w środku. Znając te fakty, czyli że Oumuamua ma dodatkowe przyspieszenie, jeszcze raz spróbowano wyznaczyć, uwzględniając to, wyznaczyć skąd Oumuamua może pochodzić, no bo to zmienia wtedy sytuację. I tak Baylor-Jones w 2018 roku opublikowali pracę, w której wyznaczyli cztery gwiazdy, z których mogłaby pochodzić cztery gwiazdy z sąsiedztwa, z których mogłaby pochodzić Oumuamua. Jednak tak naprawdę dla żadnej z nich nie ma pewnego trafienia. Żadna z tych gwiazd idealnie się do tego na dom Oumuamua nie nadaje. Natomiast w 2019 roku Eubanks opublikował pracę, w której przedstawia badania kinematyki Oumuamua i wyznaczenia możliwego pochodzenia Oumuamua, uwzględniając to przyspieszenie i niską gęstość, którą postuluje Flekley w swojej pracy i inni. Okazało się, że
Dynamika Oumuamua zgadza się bardzo dobrze z tak zwanym strumieniem Plejad. Cóż to są te strumienie? Wiemy, czym jest gromada otwarta Plejady. To jest obiekt bardzo dobrze znany amatorom. Również teraz na niebie jest ładnie widoczny wieczorem. Piękna, widoczna nad gołym okiem gromada otwarta, zwana też siedmioma siostrami. Natomiast czym są strumienie? W ramionach galaktyki znajdują się obłoki międzygwiazdowe, które się zapadają i powstają z nich gwiazdy. Gwiazdy zwykle w takich obłokach międzygwiazdowych powstają w gromadach. I całość materii nie jest zużywana. Ten obłok ma przed powstaniem gwiazd pewną kinematykę, którą później względem całej galaktyki, którą później kontynuują gwiazdy gromady, która powstaje. I ta gromada i materia, z której powstała, tworzą strumień. I takich strumieni astronomowie znają wiele. Jednym z nich jest strumień Plejad. I tutaj znowu po prawej stronie mamy diagramy podobne jak te, które wcześniej pokazywałem ze współrzędnymi dynamicznymi galaktycznymi. I jest na tych diagramach zaznaczonych kilka strumieni. Strumień Syriusza, Hiad i między innymi strumień Plejad oznaczony tutaj zielonymi kropkami. Natomiast położenie kinematyczne Oumuamua na tych diagramach jest oznaczone czerwonym krzyżykiem. Jak widać, tym razem na obu diagramach ten krzyżyk trafia w okolice tego strumienia oznaczonego zielonymi kropkami. Jaki jest wniosek na podstawie tego, co tutaj znaleziono? Oumuamua prawdopodobnie została przechwycona przez ten strumień Plejad. To znaczy Oumuamua nie pochodzi od Plejad. Domem Oumuamua nie są gwiazdy gromady Plejad, ale w swojej podróży przez galaktykę Oumuamua mogła zostać przechwycona i skierowana w naszą stronę przez ten strumień. To się troszkę kojarzy, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ona ma taką małą gęstość, jak z liściem, który jest porywany przez wiatr, którym tutaj miałby być ten strumień Plejad. Natomiast ciekawy wniosek, który płynie z tych badań, jest taki, że moglibyśmy poszukać obiektów typu Oumuamua, obserwując rejony nieba, z których spodziewamy się, że mogłyby być skierowane w naszą stronę obiekty przez jakieś inne strumienie. Czyli obserwujmy rejony nieba, w których są te strumienie, bo być może z tej strony będą do nas przylatywać inne obiekty podobne do Oumuamua. Wypatrujmy ich w konkretnych strumieniach gwiazd. Stan wiedzy na dziś. No. Przyznają Państwo, że obiekt Oumuamua jest dosyć nietypowy. Mamy do czynienia z jakimś takim dziwnym, puszystym obiektem pośród naszych zwykłych ciał Układu Słonecznego. Czyli rzecz fascynująca i sytuacja nietypowa. Obiekt o sporych rozmiarach, a jednak bardzo lekki. Niestety Oumuamua szybko się oddala i jej jasność gwałtownie maleje. W tej chwili jest już to mniej niż 34 magnitudo, czyli znaczy w skali magnitudo, tak jak wspominałem wcześniej, jest to skala odwrotna, jest to wartość powyżej 34 magnitudo, czyli bardzo niska jasność. I Oumuamua niestety już nie będziemy mogli obserwować za pomocą narzędzi na Ziemi. Musimy czekać na inny obiekt, który byłby do niej podobny. Okazało się, że nie musieliśmy za długo czekać na inny obiekt, który pochodziłby spoza Układu Słonecznego. Żeby opowiedzieć o tym drugim obiekcie, musimy się przenieść na Krym, do Krymskiego Obserwatorium Astrofizycznego na Oksnisz. Tam obserwacje wykonywał Henady Borisow,
na teleskopie o średnicy 65 cm. Henady Borisow jest amatorem, ale ma dostęp do sporych teleskopów tego obserwatorium. Borisow jest znany z odkryć również innych obiektów drobnych ciał Układu Słonecznego. Ma na swoim koncie odkrycia komet w Układzie Słonecznym, ale tym razem trafił mu się prawdziwy hit, ponieważ 30 sierpnia 2019 roku zarejestrował obiekt, który tym razem w stosunku do Oumuamua nie budził większych wątpliwości, czym jest już na początku. Było widać, że jest to rozmazany obiekt, czyli kometa. No i sklasyfikowano ten obiekt jako C2019 Q4. Henady sprawdził po prostu w bazach danych, czy ten obiekt gdzieś tam, czy powinno się w tym miejscu na niebie w tej chwili znajdować coś. Okazało się, że nie, więc szybko potwierdzono, że jest to nowa, wcześniej nieznana kometa. I wykonywano kolejne obserwacje tej komety. I tutaj okazało się, że ten obiekt, ta kometa jest absolutnie wyjątkowa. Pamiętacie Państwo, że mówiłem, że ekscentryczność Oumuamua wskazywała, czyli to ten parametr E wskazywał, że Oumuamua ma orbitę hiperboliczną o rekordowej wartości E równej 1,2. Okazało się, że kometa Borisewa ma E równe 3,35. W tym momencie nie było absolutnie żadnej dyskusji odnośnie natury tego obiektu. To jest kometa spoza Układu Słonecznego. Dla porównania, kometa o najbardziej hiperbolicznej orbicie, jaką znano, zanim odkryto Oumuamua i Borisewa, miała ekscentryczność, wyznacza się, że może mieć ekscentryczność maksymalnie 1,6 e. Ten parametr E może być równy 1,6. A tutaj mamy wartości 1,2, 3,35. Oczywiście zmieniono klasyfikację. Przydzielono jej typ taki jak dla Oumuamua, czyli 2 i Borisów. I rozpoczęto badania. Okazało się, że rozmiary jądra są rzędu 1 kilometra. I to jest rozmiar bardzo typowy dla jąder układu słonecznego, dla jąder kometarnych Układu Słonecznego. Perihelium osiągnęła w dosyć dużej odległości, czyli to perihelium to jest ten punkt najbliższy Słońcu, osiągnęła 8 grudnia 2019 roku. W lipcu 2020 roku, za kilka miesięcy, bo kometa Borisewa znajdzie się w odległości mniej więcej w takiej, jakiej jest Jowisz oddalony od Słońca. Jest to granica, w której aktywność kometarna komet ustaje, ponieważ jest już tam za chłodno na to, żeby pojawiały się takie źródła sublimacji, w których się sublimuje materia z komety. Więc spodziewamy się, że wtedy już aktywność będzie ustawać i komety Borisewa już możemy, nie będziemy obserwować. Znaczy jej aktywność będzie wygasać przez jakiś czas, więc spodziewają się astronomowie, że jeszcze w październiku nawet będzie można ją obserwować. Tutaj znowu polski zespół szybko zabrał się za badania tej komety, zespół kierowany przez Michała Drachusa, i stwierdzono między innymi, że jako obiekt międzygwiazdowy, w przeciwieństwie do Oumuamua, Borisew jest zupełnie nierozróżnialny od typowych komet Układu Słonecznego. Z ciekawych faktów na temat Borisewa można przytoczyć pewne przewidywania, które opublikowano w pracy z 2020 roku. Wskazano tam, że źródła emisji gazów na komecie Borisewa mogą doprowadzić do gwałtownego zwiększenia rotacji jądra, co może się skończyć jego rozpadem. Czyli tutaj znowu się pojawiła ta kwestia, że no, ciało przelatuje w pobliżu gwiazdy i ma jakąś swoją rotację, ale pojawiają się źródła odrzutu dodatkowe i może zostać szybko rozpędzone, rozkręcone, aż się może rozpaść. Tak samo jak w przypadku
Omuły muły mogłoby się stać, gdyby rzeczywiście takie źródła na Omule mule istniały. I ciekawostka. Całkiem niedawno, bo 12 marca, pojawił się astronomiczny telegram, tak zwany Atel, w którym Drachus i inni donoszą, że pojawiły się dwa pojaśnienia komety Borysewa zaledwie w przeciągu kilku dni na początku marca. Obserwacje wykonano teleskopem Ogle, słynnym teleskopem Ogle polskim stojącym w Chile. Jest to teleskop o średnicy lustra 1,3 metra. Oba pojaśnienia, pierwsze z nich były dosyć spore. Pierwsze z nich to było 0,3 magnitudo, drugie 0,4 magnitudo, czyli łącznie jasność komety wzrosła o 0,7 magnitudo. To jest dosyć dużo i w bardzo krótkim odstępie czasu, czyli mamy do czynienia z jakimiś gwałtownymi zdarzeniami, przepraszam, na tej komecie. Co to oznacza? Zinterpretowano to w taki sposób, że prawdopodobnie dochodzi do rozpadu jądra. Czyli tak, jak wskazano w tej pracy, która się pojawiła nieco wcześniej, na początku roku. Rzeczywiście, prawdopodobnie Borysew się rozpada, kometa Borysewa. Czy rzeczywiście się tak stanie? Na pewno astronomowie nadal obserwują kometę, na pewno będą pilnie ją śledzić i z pewnością w najbliższym czasie uzyskamy potwierdzenie lub obalenie tej hipotezy rozpadu. Ale ona jest bardzo prawdopodobna. Kiedy kolejny taki obiekt możemy zaobserwować? Bo o ile przez długi czas nie obserwowaliśmy żadnego obiektu typu interstellar, nagle w ciągu raptem 2 lat obserwujemy dwa. No więc astronomowie spodziewali się takich obiektów i na pewno przez Układ Słoneczny już takie przelatywały, ale pozostawały nieodkryte. Astronomowie spodziewali się kilkudziesięciu obcych obiektów przelatujących przez Układ Słoneczny w ciągu roku. W ostatnim czasie dwóch młodych naukowców, Hens i Dinen, sporządzili symulację bliskich spotkań gwiazd, które są otoczone swoimi planetozymalami. Symulowali 10 tysięcy takich planetozymali na jedną symulację i łącznie dokonali symulacji dla 400 milionów obiektów. Jakie wyciągnęli wnioski? Wnioski na podstawie tych symulacji są takie, że stale w Układzie Słonecznym możemy się spodziewać około 20 obiektów typu Oumuamua i około 20 tysięcy obcych komet. Co to znaczy stale? To znaczy chodzi o bilans, ponieważ te obiekty pojawiają się w Układzie Słonecznym i z niego wylatują. Ale w każdej chwili powinniśmy mieć właśnie takie ilości, jak tutaj przedstawione. Jeszcze pokażę, ci naukowcy przedstawili taką dosyć zgrabną animację, na której prezentują spotkanie dwóch gwiazd, bliskie spotkanie dwóch gwiazd. Jedna z nich jest bardziej masywna, druga mniej masywna. Ta bardziej masywna ma planetozymale koloru niebieskiego, ta mniej masywna ma planetozymale koloru zielonego. Obie gwiazdy się zbliżają do siebie i zobaczmy, co się dzieje z planetozymalami. No więc dochodzi do odkształcenia tych obiektów, przy czym jak widać dużo bardziej cierpią planetozymale, które otaczają gwiazdę mniej masywną. Zostają mocno rozproszone. Wiele z nich zostaje wyrzuconych w ogóle w przestrzeń kosmiczną i tracą kontakt ze swoją macierzystą gwiazdą. To jest ten sznur tam z tyłu widoczny planetozymali tych zielonych. Natomiast część tych planetozymali, które były związane z gwiazdą o mniejszej masie, zostaje włączonych do układu związanego z masywniejszą gwiazdą. Czyli dochodzi do takiego wymieszania. Na podstawie takich symulacji właśnie wyciągnięto wnioski o bilansie ilości takich obcych obiektów, które mogą się znajdować w Układzie Słonecznym w każdej chwili. W przyszłości spodziewamy się odkryć dużo więcej obiektów, takich typu interstellar. Tutaj między innymi powinien bardzo pomóc projekt LSST. Jest to teleskop, który będzie przeczesywać duże połacie nieba i często. Spodziewamy się kilku detekcji obiektów typu Oumuamua na rok, dzięki temu teleskopowi, a ponad 100 na rok dla wielkości ponad 1 metr.
To jest wszystko, co dla Państwa przygotowałem na tym wykładzie popularnym. Moim zdaniem oba obiekty są fascynujące, a przede wszystkim zadziwiająca jest Oumuamua. I jeżeli prawdziwe są te hipotezy, które tutaj przedstawiłem, to mamy interesujące odkrycie obiektu praktycznie nowego typu. Nie tylko pod tym względem, że jest to obiekt spoza Układu Słonecznego, ale obiekt o naturze fraktalnej, czyli tej przewidywanej hipotetycznie, ale jak dotąd nieobserwowanej ani w Układzie Słonecznym, ani w żadnym innym układzie planetarnym. Byłoby to bardzo ciekawe odkrycie. Czas pokaże, czy nowe badania astronomów potwierdzą te hipotezy, czy też może je obalą. Być może pojawią się inne obiekty, które w tym pomogą. Poczekamy, zobaczymy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne wykłady popularne.